Dobra. Dobra, to jak chcecie, to zatrzymacie sobie tak to. Dobra, później przeczytam. Tą notateczkę, dobra. Tak, już mam. To lećmy z tą już. 8-7. No, wyjścia. Tam jest wyjście, kurde rzeczy. Wyjście, wejście. Czyli tutaj, 8-7. Madera free. O, ktoś tu siedzi. Nie działa. Oho. Ale jak dla mnie trochę za młody. To chłopiec. Wygląda na jakieś 15 lat. Co tam leży? O, śmieci. Tak, dobra. Chodź pogadać. Mogę zamienić z tobą parę słów? Jak masz na imię? A ty? April Ryan. Tym lepiej dla ciebie. Nie wiesz czasem, gdzie mogę znaleźć małego Warrena Hughesa? A kto pyta? Ja. Warren Hughes? Nigdy o nim nie słyszałem. No cóż. Widzę, że mi nie pomożesz. Nic z tego, nikt ci nie pomoże. Co masz na myśli? Taka miła, ładna panienka jak ty chodzi po takiej okolicy i zadaje dziwne pytania. Pakujesz się w poważne kłopoty? Potrafię się o siebie zatroszczyć. Pewnie. Problem w tym, że na dole czeka na takie jak ty czterech facetów. A jak wyjdziesz, to oni się dopiero o ciebie zatroszczą. Proszę, puść mnie. Wcale cię nie trzymam. Idź. Jak będziesz naprawdę szybka, to może im uciekniesz. Ale ja bym na to nie liczył. Są nieźle podjarani, a w dodatku na głodzie. Czego ode mnie chcesz? Powinienem cię o to zapytać, ale mam to gdzieś. Powinnaś była się dobrze zastanowić, zanim tu po mnie przyszłaś. Po ciebie? Nie przyszłam. Więc to ty jesteś Warren. Nie udawaj, że nie wiedziałaś. Nie. Cortez powiedział mi, jak się nazywasz i gdzie cię znaleźć, ale... Poczekaj, Cortez? Ten stary, gadający świr? Nieźle go opisałeś. Tak, on. O cholera. Nie jesteś gliniarzem? Z opieki społecznej? Z korporacji? Nie, nie. Jestem przyjaciółką Corteza. Polecił mi cię odszukać. Widziałem Corteza już od dość dawna, od czasu gdy... Więc czego senior Cortez ode mnie chce? Potrzebujemy pomocy. Jaką pomoc masz na myśli? Słuchaj, muszę się ukrywać, bo szukają mnie ludzie z korporacji i gliniarze. Nie będę za nikogo nadstawiał tyłka, nawet za Corteza. W porządku. Potrzebujemy tylko informacji o awangardzie i ich przywódcy, Jacobie McAlenie. Przykro mi, ale nigdy o nich nie słyszałem. Bo nie mogłeś. Trzymają wszystko w tajemnicy i szukują jakąś tajną operację, ale nie wiem, o co im chodzi. I musisz się dowiedzieć. W porządku. Może pewien mój przyjaciel będzie ci mógł pomóc. To świetnie. Chwila. Zanim poproszę go o przysługę, najpierw ty musisz coś dla mnie zrobić. Przy okazji może uda ci się zdobyć jakieś potrzebne informacje. Zgoda. Co mam zrobić? To proste. Włam się do archiwum komputerowego na posterunku policji w Newport. Wydostań wiadomości o mojej rodzinie, zniszcz moje akta i wydostań się stamtąd. Najlepiej nie w plastikowym worku. Mam ryzykować życie, załatwiając twoje osobiste sprawy? Jeśli tego dla mnie nie zrobisz, to ci nie pomogę. Poza tym w archiwach pewnie trzymają też informacje o tych... Jakim tam było? Awangarda. A to na pewno zainteresuje mojego przyjaciela, o ile chcesz, żeby ci pomógł. W porządku. Wchodzę w to. Dobry wybór. Posłuchaj, o co mi chodzi. Mój ojciec, naćpany transem i uwiedziony reklamami z monitorów, sprzedał całą rodzinę do programu kolonizacyjnego.
W zamian dostał dożywotni zapas wielkiego transu. Zapomniał tylko spytać o zdanie swoją żonę i dzieci. Ale facetów z korporacji to nie obchodziło. Pewnego dnia przyszli, żeby zabrać moją mamę, moją siostrę i mnie. Ale mi nie udało się uciec. Wymknąłem się przez okno, a następne 2 tygodnie spędziłem w śmietniku. A co z twoją rodziną? Nie wiem. Pewnie zabrali ich gdzieś na jakąś kolonię. Czasami korporacja rozdziela nawet rodziny. O tym w reklamach nie wspominają. Mam gdzieś mojego starego, a moja matka jest twarda, poradzi sobie. Ale chcę odzyskać siostrę. Byliśmy bardzo ze sobą zżyci. Nie pozwolę, żeby korporacja wykorzystywała ją w jakiejś kopalni albo fabryce. Więc mam się dowiedzieć, gdzie zabrali twoją siostrę? Dokładnie. Zaczynasz łapać. Zrób to. Potem wymasz moje notowane przewinienia, żeby ci cholerni faceci z korporacji przestali się mnie czepiać, a ja w zamian pomogę ci, jak tylko będę mógł. Gdzie jest posterunek policji? Pojedź metrem do stacji Metro West, a wyjdziesz prosto na ulicę, którą nazywają ulicą Gliniarzy. Na jej końcu zobaczysz główny posterunek policji. Nie możesz go przegapić. Dobra. Powiedział mi? No. Lepiej już pójdę. Uważaj na siebie. Chodź metrem. Miał być to... Metro West, dobra, wow. O, tu co się dzieje kolejna znowu? Kolejna ofiara wojen anglo-pacyficznych z lat 90. No, kurde, dobra. To pojemnik na śmieci. Jest prawie pusty, jeśli nie liczyć kilku starych gazet i butelek. Moje codzienne zakupy robię zawsze w sieci T-Rex. Nie żeby mieli specjalnie dobre jedzenie albo niskie ceny, po prostu uwielbiam ich reklamy.